Halo, halo, ludzie, hipisi, hipsterzy i kosmici, mówi do was Knurkonesur. Dzisiaj będzie o serii wikingów z Highland Park, mianowicie Uiski, Einar i Sven. I teraz tak. Może nie każdy z was i nie każda z was się zdążyło spotkać z czymś takim jak Warrior Series z Highland Park, ale jest to seria dosyć duża, jeżeli chodzi o ilość pozycji, które są właśnie, właśnie w tejże serii. Także tak dla przypomnienia powiem, że Highland Park ma whisky 10, 12, 18, 25, 30, 40 i okazuje się, że niedawno wypuszczoną 50-letnią whisky też ma, które wszystkie są w tak zwanym Core Series z Highland Park, czyli takiej ofercie podstawowych wypustów, ale oprócz tego są też tam takie whisky jak Magnus, jak Viking Tribe, jak Dragon Legend, jak Valkyrie, jak Valknut, jak Full Volume z jakiegoś powodu, jak Rebus 30, też dziwna nazwa z jakiegoś powodu, która też jest 10-letnią whisky, jak 18-letnia whisky, ale tylko w wersji na wolnocłówki, jak whisky Spirit of the Bear, jak Loyalty of the Wolf, jak Wings of the Eagle, a także Fire 15-letnia, Ice 17-letnia, to się pewnie pomyliłem przy Highland Parku 10-letnim, to są dwie whisky o różnym wieku, ale korespondujące ze sobą designowo. Jest też korespondujące ze sobą designowo 17-letni Dark i 17-letni Light. Są też vintage Highland Parka, takie jak 1964, 68, 70, 71, 75. Jest whisky Highland Park Hobbister, jest whisky Highland Park Shill, Quercus, o ile dobrze pamiętam, Yesnabi, Hillbed chyba się nazywała jeszcze jedna whisky. Jest 11-letnia whisky Battle of Jutland. Jest whisky Orkneyinga Legacy, która jest 12-letnią whisky. Jest whisky Stormless Lifeboat i jest też whisky Dolphins. Czyli jak widać, takie tematy bardzo mocno nawiązujące albo do tematów rybołówstwa i marynistyki, albo do tematów wikingów i wojowników wikińskich. Oprócz tego, co właśnie wymieniłem, co już jest ogromną, przeogromną ofertą, która wprowadza w zakłopotanie bardzo wiele ludzi, ponieważ trudno jest w ogóle ogarnąć to, jak bardzo dużo whisky, czy to jak bardzo dużo różnych pozycji whisky Highland Park produkuje. Jest tutaj też seria właśnie wojowników, czyli Warrior Series. I Warrior Series zaczyna się właśnie od Svena i Einara, czyli tych dwóch, które będę miał do was dzisiaj, ale potem jest też Harald, jest Sigurd, jest Ragnvald, jest Thorfinn, który teoretycznie Thorfinn jest tą najwyższą whisky, która jest w tej ofercie, ale jest też jedna dodatkowa wysoka whisky jeszcze w tej ofercie, która nazywa się Król Krystian I. I Król Krystian I jest whisky ograniczoną tylko i wyłącznie do 300 butelek. Bardzo polecam sobie sprawdzić ten design butelki jest naprawdę fantastyczny. Król Krystian I. I kosztuje ona jakieś 5 albo 6 tysięcy funtów, o ile dobrze pamiętam. Jest jeszcze jedna whisky z tej serii, która jest wypuszczona tylko i wyłącznie na wolnocłówki na Tajwanie, która nazywa się Ingwar i ma jakieś 60,5% alkoholu albo coś w tym stylu, 60,3-60,5%. Także mamy tak jakby tą podstawową serię wojowników, która składa się z 6 whisky. Jest Einar i Sven, które są... Einar jest na pewno w litrowej butelce, Sven w tym momencie już nie pamiętam, czy jest w litrowej butelce sprzedawane, ale prawdopodobnie obie są w litrowych butelkach sprzedawane. Obie mają 40%, obie nie mają podanego wieku, że żadna z tych whisky nie ma podanego wieku z tej serii. Obie są dosyć podobne kolorystycznie, chociaż zaraz się okaże, że ten stopień zabarwienia, powiedzmy, według Highland Park jest troszeczkę różny w nich. Oczywiście w różnych miejscach na świecie one mają też 43%, tak samo jak i 10-letni Highland Park, więc my w Europie jesteśmy troszeczkę potraktowani po macoszemu i troszeczkę jednak z tą uboższą 40% wersją.
Wszystkie są leżakowane w beczkach po Oloroso Sherry i z domieszką whisky, z domieszką leżakowania w beczkach po Bourbonie. Trudno powiedzieć w jakiej proporcji, nigdzie się oficjalnie do tego nie przyznaje. Nie są barwione, ale aczkolwiek są filtrowane na zimno. Tak jak mówiłem, Einar i Svein to są te dwa podstawowe wypusty, powiedzmy, w tej serii. Troszeczkę droższe, z troszeczkę wyższej półki, powiedzmy, są pozycje Harald i Sigurd, które już są, jedna jest w 700 ml butelce w starym designie, takim prostym, a druga jest też w 700 ml butelce, ale w designie już tym nowoczesnym, nie tak nowoczesnym jak te butelki 12, 10, 18 z ornamentami, ale kształt butelki jest taki sam, po prostu nie ma tych ornamentów. Natomiast te najwyższe dwa modele, tak jakby, czyli Ragnvald i Thorfinn, są w butelkach, które mają czarny kolor i ta 18-latka na wolnocłówki też ma czarny kolor, ta butelka. Więc jest tego bardzo dużo do przełknięcia i bardzo dużo do przetrawienia, powiedzmy. I ciekawe jest też to, że za każdą z tych whisky stoi pewna historia i osoby, których imiona noszą te whisky, to są też osoby bardzo, bardzo ważne historycznie dla albo historii Orcad jako archipelagu, albo dla historii Orcad jako części Skandynawii, ponieważ jednak powiązania z Norwegią i Szwecją i Danią były tutaj bardzo mocne. No a od pewnego momentu w XV wieku jednak jako części też Szkocji. Także zacznijmy może od drugiej najtańszej pozycji na tej liście, Einar. Einar kosztuje 60 funtów w Wielkiej Brytanii lub 220 zł w Polsce. A i w ogóle bardzo ważna sprawa, te whisky teoretycznie wszystkie są wydane tylko i wyłącznie na wolnocłówkę, natomiast jak najbardziej i w Polsce i w Wielkiej Brytanii w sklepach specjalistycznych można je bez problemu dostać. Także, mamy whisky Einar, która kosztuje 60 funtów albo około 220 zł w Polsce, plus jest taki, że jest to najprawdopodobniej litrowa butelka, tak samo jak na wolnocłówce. Svein będzie kosztował 50 funtów albo 180 zł dla porównania. Dla porównania tutaj mamy odcień, który nazywa się według Highland Park 11, natomiast tutaj mamy odcień, który według Highland Park nazywa się 9,7. Jak na moje oko, różnica nawet pod światło jest żadna. Jest absolutnie żadna w tym momencie. Może pod jakieś światło słoneczne trochę lepsze będzie ta różnica trochę bardziej widoczna. Natomiast jak dla mnie to są po prostu praktycznie identyczne dwa odcienie. No cóż, Highland Park w jakiś sposób je sobie rozgranicza. Niestety zbyt dużo o historii samych tych whisky nie można powiedzieć, więc troszeczkę pogadam na temat historii osób, które stoją za tymi whisky, przynajmniej za tymi nazwami właśnie. Także mamy Einara. Einar Sigurdsson, czyli syn Sigurda. Jeżeli oglądacie serial Wikingowie, to imię może wam troszeczkę już mówić, ponieważ najprawdopodobniej na podstawie właśnie tego Einara Sigurdssona jest właśnie postać Einara Ragnarssona w tym wypadku w serialu Wikingowie. Ponieważ Einar Sigurdsson był jarlem Orkadów od 1014 roku, czyli w ogóle prawdopodobnie całych Orkadów, a nie tylko jakichś tam małych jego fragmentów. Wsławił się, powiedzmy, tym, że był absolutnie, ale to absolutnie bezczelnie, bezwzględnym człowiekiem. Bezlitosnym, absolutnie bezwzględnym władcą, przy okazji też bratobójcą, który zamordował swojego brata, żeby zagarnąć grunty tego brata i żeby być jeszcze bardziej potężnym. Przy okazji nosił też ogromny topór przy sobie, który to topór był jego cechą bardzo charakterystyczną i ten topór właśnie na pełnej butelce Highland Park Einar się znajduje. W zestawieniu z butelką Sveina, gdzie ona jest? Tu jest. Sveina, który jest przy tych butelkach, Sveina jest przyozdobiona rogiem, z którego się piło miód pitny albo jakiekolwiek inne alkohole w tamtych czasach. Einar był człowiekiem, który też bardzo, ale to bardzo długo wojażował, walczył i podbijał bardzo różne tereny, które oczywiście dla historii Orkadów są dosyć ważne, ponieważ on jednak był też jarlem Orkadów, więc to, co udało mu się splądrować i to, co udało mu się zdobyć, wszystkie te łupy wracały, czy też przynajmniej część tych łupów wracała potem na Orkady i Orkady mogły dzięki temu stawać się trochę bogatsze. Także to jest Earl Einar Sigurdsson. Z drugiej strony właśnie mamy Sveina. Svein miał na nazwisko Aslifsson, czyli Asleifsson, czyli prawdopodobnie jakiegoś Leifa i Aslif.
był to syn właśnie. Orkneyinga saga, czyli ta saga opowieści i opowieści na temat historii Orkadów, taka sama zresztą i jak sagi opowieści o Islandii i islandzkich wojownikach, islandzkich wikingach. Orkneyinga saga opowiada, że był to człowiek, który miał ogromny apetyt na przygodę i ogromny apetyt na chwałę. Że był niesamowicie bystrym taktykiem i niesamowicie bystrym przywódcą przy okazji. Że to był taki gościu, który napadał na Irlandię, napadał na Walię, napadał na Francję na Francję Północną i udało mu się także najechać w którymś momencie na Francję Południową. I tutaj jest też taka sytuacja, że Sweyn akurat dosyć mocno związany był z Ragnvaldem, który też jest jako Highland Park Ragnvald wydana. Kwestia była taka, że Sweyn podczas kłótni, która odbyła się przy grze pitewnej, nie wiem jak to nazwać na dobrą sprawę, przy takiej grze, w której zakładasz się, że ty jesteś w stanie więcej wypić niż twój konkurent, więc ty jesteś bardziej męski niż twój konkurent, ponieważ jesteś w stanie więcej wypić. Była tam pewna sprzeczka, która skończyła się dosyć brutalnie i dosyć krwawo i przez to Sweyn musiał uciekać w pewien sposób z Orkadów właśnie. Przyjął go Hoboldi Hunaldson, który razem z nim po jakimś czasie wpadł na pomysł napadnięcia na Walię. Niestety ten napad na Walię się nie za bardzo powiódł i ta walka została przegrana, natomiast Sweyn nie mógł specjalnie wrócić na Orkady, ponieważ został przez króla Ragnvalda, czy też Jarla Ragnvalda, po prostu wygnany. Na szczęście został on uniewinniony do pewnego stopnia przez króla Dawida I, wtedy już króla Szkotów, króla Dawida I, który pozwolił mu na Orkady powrócić. Także to taka historia, która nie dość, że opisuje jednego człowieka, który jest bardzo ważny dla historii Orkadów, ale też ten człowiek miał dużo wspólnego jednak z innymi ludźmi, z właśnie bardzo ważnymi dla historii Orkadów. Więc mamy też i Ragnvalda z kolei, który podbijał Bliski Wschód, który podbijał Azję, który w sumie większość życia tak naprawdę spędził na łodzi i był bardzo mocno skupiony na podbijaniu i na jazdach, i na walce, i na przewożeniu znowu ogromnych bogactw z powrotem na Orkady. Mamy Haralda, który prawdopodobnie znowu jest też tym Haraldem, którego możemy spotkać w serialu Wikingowie, który był królem Norwegii w pewnym momencie. Przepraszam za spoilery dla ludzi, którzy oglądają Wikingów, nie wiedząc, co się historycznie będzie potem działo w tym serialu. Także Harald będzie królem Norwegii. Harald będzie miał także ogromną armię i będzie to jeden w ogóle z założycieli czegoś takiego jak jarlstwo na dobrą sprawę. Także mamy też, co tam jeszcze był? Był jeszcze Sigurd. Sigurd to był znowu człowiek, który nosił przy sobie ogromny miecz, który był super niesamowitym wojownikiem, pełnym odwagi i budzącym postrach też. No i mamy też przy okazji Thorfinna, który jest najwyżej odznaczony przez Highland Park, tak jakby. Ponieważ to był człowiek, który władał w pewnym momencie całością Orkadów i Orkneyinga saga mówi o nim, że był wielkim przywódcą, że był też bardzo, ale to bardzo wysoki, że był ogromnym po prostu, ogromnym jak dąb człowiekiem, niesamowicie wysokim, niesamowicie potężnym, niesamowicie siejącym postrach podczas bitwy i takim, którego ludzie się bardzo, ale to bardzo bali. Więc on do pewnego stopnia ma jednak dla historii Orkadów duże, ale to duże znaczenie. On ma też przy okazji duże znaczenie dla wprowadzenia do pewnego stopnia chrześcijaństwa na te tereny, więc też przyłożył swój palec do budowy katedry świętego Magnusa na Orkadach. I katedra świętego Magnusa na Orkadach jest miejscem, w którym do dzisiaj szczątki Thorfinna leżą. Są jego zwłoki były tam po prostu złożone i do dzisiaj one tam istnieją. Także to chyba tyle, co mogę z ciekawostek powiedzieć na temat tych dwóch ciekawych postaci, jakimi byli Sweyn i Einar. Trzeba chyba będzie tych whisky spróbować po prostu. Teraz nie wiem, od czego zacząć na dobrą sprawę. Zacznę od tej najtańszej, tej najbardziej podstawowej, bo sobie porównam sobie wtedy ją do tej troszeczkę wyższej. Może przy okazji uda mi się je porównać też do dwunastki. Także mamy whisky Sweyn.
I według Highland Park whisky Sven to jest odcień 9,7. Jak dla mnie jest to odcień niewiele różny od tej dziesiątki i tej dwunastki, które były w poprzednim odcinku, ale no trudno, Highland Park sobie to w jakiś sposób tam dzieli. Także, mamy 40% alkoholu, nie mamy dodanego barwnika, mamy prawdopodobnie filtrację na zimno, nie mamy podanego wieku. Mamy 50 funtów w Wielkiej Brytanii, mamy 180 zł za butelkę w Polsce, ale pamiętajmy, że jest to butelka litrowa. Mamy prawdopodobnie leżakowanie w beczkach po Rosso Sherry i po dębie europejskim. Dąb europejski, podobno według Highland Park, jest odpowiedzialny za dużo ciemniejszy kolor niektórych z tych wypustów, ale tutaj jak najbardziej ciemności koloru nie uraczymy. Podobno jest tutaj taka proporcja, że 90% z tego to jest z tej whisky, która tutaj jest, była leżakowana w oloroso, beczkach po oloroso sherry, a tylko 10% była leżakowana w beczkach po bourbonie. Ale to z takiego źródła, które nie jest do końca sprawdzone, więc trochę nie wiadomo, czy do końca można jemu ufać. Trochę trudno mi lewą ręką trzymać ten kieliszek, jestem przyzwyczajony do trzymania go jednak prawo, ale ten kadr trochę wymusza, że muszę trzymać sobie kieliszki w lewej ręce. Także. To, co czuć na nosie, to trochę alkoholowości, niestety troszeczkę przytykającej, także czuć, że będzie to prawdopodobnie whisky dosyć młoda, ale mamy tutaj takie rzeczy jak pomarańcze, mamy tutaj może trochę takich rzeczy jak ananas, trochę jakiejś takiej słodkiej owocowości, może troszeczkę kwiatków, ale dosyć dużo cytrusów, dosyć dużo jakichś rzeczy rześkich, niespecjalnie złożonych, niespecjalnie kompleksowych, może trochę wanilii, może odrobinka dymu naprawdę gdzieś tam z tyłu się przewija w tym wszystkim, ale nie jakoś specjalnie dużo czegokolwiek innego. Także zobaczymy, jak to będzie smakowało na języku. Skol, przy okazji, do tej recenzji specjalnie założyłem wisior, który kiedyś nosiłem codziennie. To jest runa Tivaz, która dla astrologów i dla ludzi zajmujących się runami może cokolwiek mówić. Natomiast jest to symbol boga Tyra z nordyckiej mitologii. Nie to, żebym się bawił w astrologię i inne takie pierdoły, ale sam symbol jest dosyć fajny, ponieważ to był bóg, który według symboliki jest odpowiedzialny za męskość, za odwagę i za różne takie szlachetne przywary, które na pewno warto jest trzymać gdzieś blisko siebie. Skol. Podobnie jak przy 10-letnim Highland Parku, mamy dosyć mocne uderzenie alkoholu. Tutaj akurat, o dziwo, jest to alkohol, który uderza dosyć mocno w jamę ustną, natomiast nie uderza za bardzo w przełyk. W przełyk jest to lekkie grzanie, nie takie grzanie mocne, jakie było przy 10-letnim Highland Parku. Trochę szczypania w jamę ustną, na szczęście już zdążyło sobie przejść. Trochę pomarańczy, trochę jakieś takie gorzkie cierpkości, jak takie skórki pomarańczowe, powiedzmy. Może troszeczkę takiej cierpkości w stylu miodowym, brzosowym, może jakiś miód spadziowy, ale to jest na dużo, dużo niższym poziomie niż to, co było w Highland Parku 10-letnim. Jest tutaj natomiast dużo słodyczy i dużo takiej fajnej kwaskowatości, która jest dosyć rzeźka i kojarzy się jak najbardziej z kandyzowanymi pomarańczami, może ze skórką cytrynową, może z jakimiś takimi właśnie, może nawet sokiem cytrynowym po prostu, jakieś takie rzeczy kwaskowate. Trochę słodyczy, ale to bardziej w takiej słodyczy, może trochę tofi. Podobno są tutaj jakieś rodzynki wyczuwalne, ale jak dla mnie niespecjalnie. Może gdzieś z tyłu języka troszeczkę czegoś w stylu płatki śniadaniowe, troszeczkę czegoś w stylu owsianka. No i troszeczkę, ale to bardzo niewiele dymu. Po prostu dymu. Takiego Highland Parkowego właśnie dymu, który nie jest taki jak te whisky z Islay, tylko taki Highland Parkowy, czyli dym torfu zmieszanego z wrzosem. Także kolejny raz jest taka sytuacja, że porównując to do dziesiątki i dwunastki, mamy podobny zakres smaków, tylko inny sposób rozłożenia ich, inny sposób zbalansowania i inny sposób położenia akcentów, które są w tej whisky. Tutaj jest dosyć dużo słodyczy, nie ma takiej mocnej alkoholowości jak w 60, co jest dla mnie zaskakujące, ale nie ma też aż takiej fajnej słodyczy. Ona jest słodka, jest trochę owocowa, jest trochę cytrusowa, trochę tego toffee faktycznie zaczyna gdzieś tutaj wychodzić, trochę może nawet takiego crème brûlée, czegoś takiego z odrobiną wanilii. Ale to jest taka słodycz właśnie idąca bardziej, teraz po chwili, jak już się whisky uleżała na języku, to jest to taka słodycz bardziej idąca właśnie toffee, crème brûlée,
odrobina cytrusów, odrobina kwaskowatości, odrobina goryczy, takiej trochę fajnej, cierpkiej, rzeźkiej, takiej fajnej, cierpkiej, skórkowej powiedzmy. Troszeczkę dymu i na dobrą sprawę tyle. Dosyć prosta whisky. Ta słodycz w dziesiątce szła w trochę innym kierunku, bardziej miodowym, bardziej kwiatowym, bardziej więcej tych kwiatów można było tutaj wyczuć. Tutaj troszeczkę ich jest na nosie, natomiast już na języku jakoś tak niespecjalnie. Więc jest to powiedzmy trochę bardziej uproszczona wersja dziesiątki, która no niestety, ale w Polsce jest w cenie troszeczkę ciągle gorszej niż dziesiątka. Całkiem przyzwoity single malt, ale niczego tutaj to nie urywa i jest to bardziej ciekawa historia niż to, co jest w butelce, jest jakoś specjalnie ciekawe. Trochę przykro, ale trudno, mam to już odhaczone w tym momencie w sercu i w głowie. Czas więc spróbować tego Einara i zobaczymy, co Einar będzie miał do powiedzenia. Może okaże się, że Einar będzie miał do powiedzenia trochę więcej niż Sven. Ale szczerze się jakoś niespecjalnie spodziewam fajerwerków po tej whisky. I tutaj podobnie jak przy Svenie, według mnie kolor jest praktycznie identyczny. Według Highland Park jest to kolor 11, czy też odcień 11 na ich skali. Więc whisky, która jest gdzieś pomiędzy odcieniem Highland Park 10, a pomiędzy odcieniem Highland Park 12. No nie wiem, jak dla mnie to jest ten sam odcień po prostu. Teraz trochę łatwiej mi jednak kręcić lewą ręką. To, co miałem o niej do powiedzenia, już zostało powiedziane. Przypomnę tylko, że tu nie ma dodanego barwnika. Prawdopodobnie filtrowana na zimno, leżakowana w beczkach po Oloroso Sherry i po Bourbonie. Prawdopodobnie z przewagą leżakowania w Oloroso Sherry. Mamy 40% alkoholu, przynajmniej w tej wersji, która jest wydawana na Europę. Mamy 60 funtów w Wielkiej Brytanii i 280 zł w Polsce. Powiedziałbym, że na nosie jest trochę więcej słodu, trochę więcej rzeczy w stylu toffee, trochę więcej w stylu, no taka słodowość, taka dębina nawet na dobrą sprawę. Gdzieś te wpływy takie bardzo słodkie są troszeczkę bardziej idące w kierunku whisky ze Speyside może nawet, niż w kierunku whisky takich stricte highlandowych. Może trochę takiej rzeźkiej skórki, takiej kwaskowatości i jakiejś lekkiej cierpkości. Ale oprócz jakiejś takiej słodkiej toffee, może trochę miodowej słodyczy, może troszeczkę wrzosu, to tutaj specjalnie za wiele innych rzeczy nie czuję na nosie. Chyba tak to będzie. Skol! Trochę trudno mi w tym momencie powiedzieć, szczerze powiedziawszy, bo znowu mamy taką sytuację, gdzie wszystkie te aromaty się pojawiają na nowo, aczkolwiek w inny sposób zbalansowane. Trochę więcej słodowości, trochę więcej creme brulee, trochę więcej wanilii, trochę więcej toffee, ale takiego... To wszystko jest takie lekko słodkie, ale z drugiej strony też mocno wytrawne. Takie trochę zasuszające, trochę ściągające. Jest to dużo bardziej gorzka whisky i w porównaniu do dziesiątki, i w porównaniu do Svena. Taka... Trochę trudno mi powiedzieć właśnie w tym momencie, bo spodziewałem się więcej owoców, więcej pomarańczy, więcej tych skórek, więcej jakichś takich fajnych rzeczy, trochę bardziej rozbudowanych. Natomiast czuję tutaj bardzo dużo słodu, dużo dębiny, alkoholu, dużo słodyczy to nie, ale jest tutaj zdecydowanie słodycz na pierwszym miejscu, tylko znowu, no jest tutaj po prostu bardzo mało rzeczy, które się w tej whisky przewijają. I jestem troszeczkę w tym momencie zakłopotany, ponieważ spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, więcej. Nawet w porównaniu do tego Svena, który był przed chwilą. Tutaj jest trochę tego słodu, jest trochę toffee, trochę creme brulee, trochę wanilii, troszeczkę owoców, może troszeczkę tej skórki z pomarańczy, może troszeczkę miodu, może troszeczkę wrzosu, może troszeczkę dymu, ale to wszystko jest jakoś takie... No jest to łagodne, na pewno dosyć łatwo to wchodzi, jest to dosyć niezobowiązujące, ale z drugiej strony też jest to dużo mniej złożone, niż bym się spodziewał. W porównaniu do dziesiątki i dwunastki, czy nawet tego Svena, który był tutaj przed chwilą, to ten Einar jest jakoś taki trochę mniej po prostu rozwinięty, trochę taki mniej ciekawy, mniej złożony, mniej rozbudowany.
w jaki sposób to zostało zrobione i czy to w taki sposób na pewno Highland Park chce robić. No z drugiej strony, jakby ona była słodsza w taki miodowy sposób i jakby miała więcej owoców w sobie, więcej tej skórki pomarańczy, takiej kondensowanej pomarańczy też, czy jakichś cytrusów, no to znowu z drugiej strony by była trudna do odróżnienia od Svena. Na dobrą sprawę byłaby też trudna do odróżnienia od dziesiątki po jakimś czasie. Także może to jest taki zabieg, żeby te whisky od siebie troszeczkę odróżnić. Trochę mi trudno powiedzieć w tym momencie, ponieważ Highland Park produkuje tak ogromną ilość różnych modeli whisky, że tak powiem, że nie wiem na dobrą sprawę, w jaki sposób w ramach tej samej destylarni zrobić bardzo dużo różnych wersji, powiedzmy, tego samego do pewnego stopnia. Nie wiem, troszeczkę jestem zakłopotany w tym momencie. Cieszę się, że spróbowałem tych dwóch whisky, jak najbardziej, ale raczej do nich nie będę specjalnie wracał i będę miał jakoś z tyłu uklepane w głowie, że mimo wszystko jednak Highland Park 10-letni jest dużo lepszą opcją, dużo ciekawszą i jeżeli jest dostępny, to jest dostępny w dużo lepszych pieniądzach w Polsce. Także jeżeli interesuje Was sama taka otoczka wizualna tych Highland Parków właśnie z serii Viking Warriors, i te butelki, które są w bardzo ładny sposób też przyozdobione i cały ten kawał historii, który, no jeżeli zaczytać się w sagi z Orkadów, to na pewno jest tutaj dużo, dużo, dużo więcej historii o tych ludziach do opowiedzenia. Natomiast same te whisky jako alkohol, jako trunek, zbyt dużo historii nie opowiadają. Są fajnym dodatkiem, ale trochę dla mnie Highland Park przestrzeliwuje w tym momencie, wypuszczając ogromną, ale to ogromną ilość różnych whisky, które no, niespecjalnie mocno się od siebie różnią, więc niespecjalnie jakoś mocno też przy okazji zachwycają. Całkiem w porządku whisky, ale są po prostu dużo, dużo ciekawsze rzeczy na rynku. Także to tyle, ile mam dla Was dzisiaj. Pozdrawiam, mówił do Was Knur Connoisseur. Takie o, po prostu. W porządku, ale bez szału.